Tylko ja po prostu uważam, że nie bójmy się tego. Nie bójmy się tego, przeciwdziałajmy, mówmy o tym jak najbardziej otwarcie. No i organizujmy się tak, żeby ci Państwo wiedzieli, że każda taka akcja z ich strony spotka się z naszą kontrakcją i będzie im potem po prostu jeszcze tylko trudniej nas ogarnąć. I myślę, że obydwoje możemy Państwu, prawda, Państwu z Google'a i Państwu z YouTube'a złożyć taką obietnicę, że postaramy się tak zorganizować w najbliższym czasie, zresztą to już trwa, Pan to bardzo ładnie już rozpoczął, postaramy się tak zorganizować te środowiska alternatywne, właśnie medialne, no żeby już nie mieli do nas dostępu, a żebyśmy my, prawda, poszerzyli naszą bazę słuchaczy, sympatyków, ludzi, którzy będą korzystać z tego, co my nagramy, może na innych platformach, może w innej formie. Jak Pan to widzi?